Cześć kochani, witam bardzo serdecznie w podcaście Okiem Artysty. Dzisiaj będzie bardzo ciekawie, inspirująco, ponieważ mam gościa. Ja nazywam się Grzegorz Glinka, a moim gościem jest Przemysław Marcyniak. Cześć Przemku. Cześć Grzegorz, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z pochmurnej Warszawy. Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. To dla mnie niesamowite wyróżnienie i dziękuję Ci tym bardziej, bo wiem, że musiałeś poprzekładać sobie pewne czynności, które robisz rano, także jestem jeszcze bardziej zadowolony. Dobrze, kim jest Przemek? Przemek jest artystą, muzykiem, flecistą, aranżerem, kompozytorem, jednym słowem geniuszem. A na co dzień zajmuje się również kodem emocji, ale o tym, czym on jest, opowiemy pokrótce zaraz. Przemku, poza tym, kim jesteś, o czym mówiłem wcześniej, uważam, że jesteś geniuszem i mistrzem w tym, co robisz. Jak ty się dzisiaj czujesz, mój drogi? Wiesz, Grzesiek, wracamy do tego case'u już któryś raz. Ja rozumiem twoją filozofię, bo rozumiem, że to jest podchwytliwa sprawa, bo jeżeli powiem, że nie jestem geniuszem i rzeczywiście nie uważam się za geniusza, to za chwilę ty mi powiesz, i to już mi powiedziałeś, że każdy człowiek jest geniuszem, ja się pod tym absolutnie podpisuję. To jest tylko kwestia, czy jesteśmy w stanie swój potencjał wydobyć z siebie, dostrzec i zacząć z nim się synchronizować. A kiedy się na niego otworzymy, to jeden potencjał buduje kolejny, potem nagle energia przyciąga energię, potem pojawiają się wokół nas nowi ludzie i możliwości. W związku z tym, ja nawet nie będę mówił, że nie jestem geniuszem, mówiłem, że i tak mi zaraz to zbanujesz. I rozumiem twoją filozofię i bardzo ją podzielam. W związku z tym, jeżeli założymy, że wszyscy ludzie są geniuszami, tylko wielu z nas śpi, boi się obudzić, to tak, nie przyjmijmy, że jesteśmy geniuszami, wybraliśmy taką drogę, wybraliśmy drogę wzrastania. Mieliśmy szczęście, że urodziliśmy się w takim środowisku, a nie w innym, że poznaliśmy takich ludzi, jakich poznaliśmy, i dzięki temu możemy się inspirować swoim doświadczeniem, dzielić wiedzą z innymi. Tak jest, pięknie, żeś o tym opowiedział, ale słuchaj, bo ja powiedziałem tak pokrótce parę słów na twój temat, ale ja bym chciał, żebyś teraz troszeczkę przedstawił się szerzej naszej publiczności i powiedział tak naprawdę własnymi słowami, kim jesteś, czym się zajmujesz, dlaczego robisz to, co robisz, no i co to ci daje. Wiecie, żeby was nie zanudzić, jestem takim gościem ze Śląska, który bardzo szybko wylądował w Warszawie, chociaż bardzo gdzieś tam z sercem utożsamiam się z tym miejscem w Polsce, chociaż większość mojego życia już miała miejsce w Warszawie i tutaj jestem z tym miastem związany zawodowo i rodzinnie. Odebrałem wykształcenie muzyczne, jestem flecistą, przez ponad 10 lat pracowałem w orkiestrze symfonicznej. Zwolniłem wszystkich swoich szefów, czyli gdzieś tam po drodze jednego po drugich uwalniałem i mówiłem, słuchajcie, z całą miłością, z szacunkiem, muszę być wolnym strzelcem, bo to nie jest kwestia autorytetów, tylko ja czuję po prostu, że się tutaj duszę. W związku z tym najpierw zrezygnowałem z orkiestry, potem zrezygnowałem z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowałem też przez kilkanaście lat. Przed 40 odbiło mi i zrobiłem kolejne studia magisterskie z dyrygentury symfonicznej i operowej, które skończyłem z wyróżnieniem. W połowie pisanego doktoratu, który rzuciłem, i właściwie to była tylko kwestia napisania paru słów, wycofałem się z tego projektu, bo stwierdziłem, że nie chcę robić kariery na nieszczęściu ludzi i nie chcę dołączyć do pewnego grona ludzi, z którymi już nie chcę się utożsamiać dzisiaj. No i cóż, i myślę, że to w takim bardzo telegraficznym skrócie. Jakiś czas temu moja żona wypchnęła mnie na szkolenie kodu emocji, na którym była na pierwszych warsztatach. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, kim jest dr Bradley Nelson, nie wiedzieliśmy, czym jest kod emocji. Ona powiedziała, Przemek, są fajni ludzie, jest fajne szkolenie, wiem, że masz jakieś swoje traumy, nieprzepracowane sprawy, jakieś swoje lęki, pójdź, zobacz, czy to jest twoje. Ja wtedy byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony, bardzo, nawet robiłem sobie jakieś podśmiechujki, jak to się nazywało u mnie w domu. I mówię, co ty mi tu opowiadasz, jakieś pierdoły, co ja w ogóle tutaj będę chodził i tam, wiesz, robił jakieś szamanizmy. Widziałem moją żonę, która biegała i głaskała się po głowie i mówię, kurde, to nie jest dla mnie. Ona mówi, zrób to dla mnie. Pójdź, zobacz, czy to nie jest twoje. No i wiecie, to jest tak, że ja naprawdę głęboko wierzę, że jeżeli tylko my faceci się na to otworzymy i zaakceptujemy, to za każdym facetem stoi wspaniała kobieta i jest wiele takich rzeczy, takich impulsów, że one nam mówią, spróbuj, po prostu spróbuj. Tak jak moja żona przed laty wypchnęła mnie na drogę metody Suzuki i
przez kilkanaście lat pracowałem i nadal jeszcze pracuję z dziećmi tą metodą i pracuję z małymi, wielkimi ludźmi. I to też było z jej namową, tak? Dzięki niej również zaczęła się moja przygoda z kodem emocji. Poszedłem, zakochałem się. No i wiecie, jak uczy de Mello w przebudzeniu, jak się zacznie zadawać pytania i otwierać pewne drzwi, to już po prostu nie ma odwrotu. I okazało się, że jest to moje, jest to bardzo moje. Zacząłem pracować nad sobą, na początku tylko i wyłącznie nad sobą. Nie było mowy o pracy z kimkolwiek obcym, bo stwierdziłem, że ja mam dużo do zrobienia w swojej domenie. Nawet jak przyjeżdżałem na te szkolenia i byłem bardzo, bardzo zmęczony, to nagle udzielała się energia bardzo wysokiej wibracji. I ja na początku tego nawet tak specjalnie nie analizowałem, tylko po prostu było mi tam bardzo dobrze, wśród tych ludzi, wśród tej wiedzy, wśród tego zrozumienia, że jestem w takim środowisku, gdzie nie muszę się gryźć w język. Jak chcę coś powiedzieć, to mogę to powiedzieć z serca, bo nikt mnie nie, wiecie, nie skrytykuje, czy nie podda ostracyzmowi, albo nie powie, załóż swój tutaj aluminiowy czepek z różkami na głowę, bo opowiadasz jakieś farmazony. Nie, ci ludzie byli bardzo otwarci, nie negowali, nie oceniali i dzielili się doświadczeniem. Tam poznałem moich wspaniałych nauczycieli, czyli Darka Chwiejczaka, Martę Kuśpit i Michała Babiaka, którzy są prekursorami metody kodu emocji w Polsce i za ich sprawą dr Bradley Nelson w Polsce się w ogóle pojawił i tutaj zaczęli pojawiać się terapeuci. Zresztą Darek jest pierwszym polskim terapeutą i moim mentorem. No i cóż, i w pewnym momencie doszło do mnie, że na tych spotkaniach jest bardzo, bardzo wysoka wibracja. A jak wracam do domu, to wracam znowu w stare struktury, wiecie, pędu, gonitwę z jakimś wyimaginowanym celem, że coś muszę, jakieś deadline'y, jakieś projekty, że ja nie umiem odpoczywać, że nie umiem się oddać swojej pasji, bo nawet jak chcę malować swoje figurki ukochane, co robiłem przez wiele miesięcy, a teraz z jakiegoś powodu zarzuciłem, bo ciągle mi szkoda czasu. Powiedziałem sobie, nie może tak być. Co zrobić, żeby tą wysoką wibrację przenieść do swojego codziennego życia, a nie tylko doświadczyć jej na tych kursach? No i odpowiedź przyszła z góry, bo zaczęli pojawiać się ludzie, którzy prosili o pomoc. Byli ze mną, była ze mną na jednym ze szkoleń moja serdeczna przyjaciółka z Warszawy i odebrała takie samo jakby szkolenie jak ja, ale powiedziała: Przemek, ja mam jakiś problem z testowaniem siebie, po prostu pomóż mi. No i powiedziałem: okej, Ania, super, spróbuję z miłością ci pomóc, zobaczmy, gdzie nas ta droga zaprowadzi. Sesja trwała prawie 2 godziny, spociłem się jak mysz, słuchajcie, i zadziały się cuda. Zadziały się cuda, bo dokopaliśmy się do pewnych rzeczy, o których w rodzinie się nie mówiło. Otworzyliśmy pewne szufladki, które były zamknięte i następnego dnia w jej życiu zaczęła się dziać magia. Naprawdę. Zaczęła się dziać magia, ona do mnie zadzwoniła i powiedziała: Przemek, to w ogóle jest nieprawdopodobne, co się dzieje. Potem była moja siostra, wiecie, relacja z osobą, którą się kocha, która ma tę samą krew z tego samego rodu. Nie jest łatwa, dlatego że mówiąc o traumach, mówię o jej traumach i o moich traumach. O rzeczach dziedziczonych przez nas mówię o tym samym jakby rdzeniu, czyli o tych samych rodzicach. A jednak w pewnym momencie nasze drogi się rozeszły. Ona poszła do jednego miasta, ja do drugiego, ona odebrała inne wykształcenie, ja inne. Ona spotkała na swojej drodze innych ludzi, ja innych. W związku z tym jej przepracowane czy nieprzepracowane rzeczy były zupełnie inne. I jest osobą, którą bardzo kocham i z którą zdaniem się bardzo liczę. I ona powiedziała: Przemek, robisz to zawodowo. Powinieneś się zastanowić, czy nie pomagać ludziom. I to był taki kolejny trigger, czyli moja żona, moja przyjaciółka Ania, moja siostra Gabrysia. I zacząłem się zastanawiać, kurczę, całe życie dzielę się wiedzą z ludźmi. Jestem z powołania nauczycielem w trzecim czy w czwartym pokoleniu. Mam tą pedagogikę, wiecie, zaimplementowaną jak taki tatuaż pod skórą. Lubię się dzielić wiedzą. Kocham pracować z ludźmi, chociaż czasem od nich uciekam, jak jest tego za dużo, to muszę mieć swoją przestrzeń do odpoczynku. Czyli jeżeli ktoś mnie zaprasza do pracy, to ja muszę mieć pokój jednoosobowy, bo ja wiem, że w pewnym momencie muszę mieć takie miejsce, gdzie ja jestem sam z własnymi myślami. Czyli przez cały dzień będąc w dużej grupie ludzi, muszę mieć taki azyl, gdzie po prostu mogę być sam przez chwilę ze sobą. Ale pomyślałem, okej, może trzeba zrobić kolejny krok. I wiecie, kiedy tego typu gotowość się pojawia, a wszechświat słucha zawsze, zaczynają się pojawiać ludzie, którzy potrzebują pomocy. Jesteśmy w takiej wspaniałej grupie ludzi, to miejsce się nazywa Ogrodnicy Pozytywnych Zmian, Ogrodnicy Marzeń.
za sprawą wspaniałego człowieka od szkolenia szybkiego czytania i efektywnego uczenia, który jest nauczycielem mojej córki, Irka Czyżewskiego. Zostałem do tej grupy zaproszony i w pewnym momencie jeden z naszych nauczycieli miał tam swój wykład o kodzie emocji. No i ponieważ w bardzo szybkim czasie pomógł kilku osobom, ból zniknął, zadziały się fajne rzeczy, ludzie zaczęli pytać, Michał, czy ty robisz takie sesje online? Czy możemy się zwrócić do ciebie z prośbą o pomoc na zasadzie emergency call? Coś się dzieje, dzwonimy, pomagasz. On mówi, nie, ja mam tak zapchany grafik, pracuję raczej stacjonarnie, jestem szefem dużej firmy IT, etc., etc., że to nie jest możliwe. I wtedy ona powiedziała, Przemek, może zaproponujmy tym ludziom, że ty wchodzisz na tą drogę i chciałbyś spróbować swoich sił. No i tak to się po prostu zaczęło. I jedna koleżanka spod Londynu zadzwoniła do drugiej z Manchesteru, ta zadzwoniła do swojej najlepszej przyjaciółki z Norwegii, ta zadzwoniła do Francji, potem poszły Niemcy, Polska i wiecie, i poszło wiralem i zrobiło się po prostu grubo, bo no, co tu dużo mówić, my jako ludzie mamy swoje doświadczenia in plus, in minus. Dogadaliśmy się ze sobą, że przychodzimy na ten świat po to, aby wzrastać, aby doświadczać, jak mówi Donald Walsh, aby przypomnieć sobie, że mamy w sobie ten pierwiastek boski, czyli tak jak mówi autor Rozmów z Bogiem, że jesteśmy bogami. Bo my mamy w sobie pierwiastek boski, w związku z tym, jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to nie bójmy się powiedzieć tego, że my jesteśmy bogami, ale nie mówimy tego z perspektywy ego, tylko z perspektywy tego wyższego ja. To znaczy, że jeżeli ktoś będzie chciał powiedzieć, jestem gotowy na to, żeby się otworzyć na to, co mi mówi podświadomość, co mi mówi moje wewnętrzne dziecko, które jest głosem mojej duszy, co mi mówi wszechświat, otwieram serce z miłością i słucham. Myślę, słuchaj, że mega zainspirowałeś swoją opowieścią właśnie tą historią, ale przejdźmy może do sedna. Czym ten kod emocji jest? Jak on działa? O co tutaj tak właściwie chodzi? Bo wiemy na razie tyle, że wymyślił go Bradley Nelson. Bradley Nelson rozszerzył jakby szkołę doktora Hawkinsa, którego na pewno twoi słuchacze znają, czyli absolutnie must have, czyli siła czy moc, z której dowiadujemy się, na ile wibrują i na ile kalibrują różne emocje. I możemy zrobić sobie test, self-test, testem kinezjologicznym, na jakim poziomie oświecenia my jesteśmy. Po czym napisał techniki uwalniania, których opisuje swoje doświadczenia uwalniania, odblokowywania emocji, które były takim procesem, który trwał wiele lat i które doprowadziły go do takiego stanu, że ja nie boję się już tego powiedzieć, chociaż nikt mi tego w ten sposób nie nazwał i nikt go w ten sposób jakby nie traktuje z moich znajomych. Dla mnie dr Hawkins nie był psychiatrą, on był mistykiem. Dlatego, że on uwalniając sobie przez wiele lat pewne emocje, pracując z ludźmi, ratując im życie, wszedł na taki wysoki poziom kalibracji, że te rzeczy, które są napisane w jego książkach, kalibrują na poziomie miłości i to jest dla mnie czysta prawda. To są dla mnie najlepsze książki, jakie ja przeczytałem w życiu. Jakbyście je zobaczyli, to są całe w moich notatkach, całe w podkreśleniach i właściwie to bym podkreślił każde słowo. I na czym polega kod emocji? Kod emocji polega na tym, że my jako ludzie zbieramy doświadczenia in plus i in minus. Wszyscy. I pewne rzeczy w nas biją na zasadzie doświadczeń negatywnych i towarzyszą im emocje. Jesteśmy ludźmi, którzy przeżywają emocje. Przeżywają ból, cierpienie, smutek, zazdrość, złość, wściekłość, zdradę. Różne rzeczy się w naszym życiu mogą zadziewać i te rzeczy przychodzą do nas na linii czasu, pomimo tego, że o tym też moglibyśmy mówić godzinami, bo Einstein mówił, że nie ma czegoś takiego jak czas, jest tu i teraz. Ale to na inną okazję. One przychodzą, zostawiają jakąś wartość, czegoś nas mają nauczyć i znikają, ale w naszym ciele blokują się emocje. Moglibyśmy te emocje porównać do takich kulek energii wielkości pięści, czasem wielkości piłeczki ping-pongowej czy tenisowej, które w różnych miejscach naszego ciała blokują się, zaburzając naturalny przepływ energii w naszym ciele, zaburzając przepływ w naszych czakrach, zaburzając naszą normalną energetyczną i fizyczną homeostazę. I w tym momencie one się manifestują bólem, cierpieniem lub pielęgnowane przez wiele lat chorobą. Do tego to, co jest bardzo ważne, że my jako ludzie dostajemy również w prezencie pewne traumy, które nie są nasze. Dostajemy pewne rzeczy, które są związane z naszymi przodkami. Kolejna genialna książka, Nie zaczęło się od ciebie, Marka Wolena, polecam.
i bardzo ciekawy miniserial na Netflixie pod tytułem Inna ja o ustawieniach hellingerowskich, ale to jest książka dla niedowiarków. Tam znajdziecie całą masę bibliografii, Uniwersytet Stanforda, taki, śmaki, owaki. To nie jest kwestia gdybania, to nie jest kwestia machania jakąś tam różdżką, tylko to jest kwestia nauki, to jest kwestia fizyki kwantowej. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Na przykład moja babcia była w ciąży z moją mamą. Moja mama pod jej sercem była w 7 miesiącu ciąży i hipotetycznie załóżmy, że moja babcia straciła dziadka. Dziadek umarł, zginął. Ponieważ miał przyjść na świat nowy członek rodziny, w związku z tym babcia powiedziała hola, hola, to nie jest czas na żałobę, teraz się radujmy, bo za chwilę będę matką. W związku z tym będzie czas na opłakiwanie dziadka, a teraz cieszmy się, bo za chwilę przyjdzie to wspaniałe dziecko. Największy dar, nowe życie. Efekt miłości również do tego człowieka, który odszedł. Ale pomimo tego, że racjonalny umysł powiedział, to nie jest czas na żałobę, na poziomie biochemicznym w jej komórkach wytworzył się aktywny kortyzol, czyli hormon stresu. I ten hormon stresu poprzez jej ciało dostał się do krwioobiegu tego dziecka. W związku z tym już dwa pokolenia dzielą tą samą traumę na poziomie biochemicznym. I teraz uwaga. Ta dziewczynka pod sercem mojej babci w wieku 7 miesięcy miała już zawiązki, tak zwane blastocysty, czyli zawiązki wszystkich przyszłych komórek jajowych, z których jedną po spotkaniu z plemnikiem mojego taty jestem ja. Czyli w tym momencie trzy pokolenia odziedziczyły tą samą traumę. Ten ból, tą wściekłość o porastaniu, tą złość, to cierpienie, to porzucenie. To pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. I teraz nagle budzimy się w nocy z jakimś krzykiem, oblani zimnym potem i śnią nam się pewne rzeczy. Mamy lęki, mamy stany samobójcze. Myślimy sobie, kurwa macie, ja to wszystko po prostu zakończę, bo już mam serdecznie dosyć i to nie musi być wcale nasze. My to po prostu mogliśmy dostać w prezencie taką piękną paczuchę i my nawet nie wiemy, dlaczego pewne mechanizmy rządzą naszym życiem. Ja na przykład nigdy nie doświadczyłem w swoim życiu głodu, a mam coś takiego, że moja rodzina musi być zabezpieczona w jedzeniu. Naprawdę, ja jestem bardzo niekomfortowo się czuję, kiedy wyjeżdżając na jakiś czas do pracy, moja żona nie ma i moje dziecko nie ma zabezpieczonego jedzenia na kilka tygodni. Takich, wiecie, produktów, ale nie wiem, o długim terminie przydatności do spożycia. Nie wiem, dlaczego tak jest. Dzisiaj mogę zadać pytanie testem kinezjologicznym i robię tego typu rzeczy, dlatego że najwięksi mistrzowie kinezjologii mówią, nie znasz odpowiedzi, ask your body. Twoje ciało, twoje komórki na poziomie nieuświadomionym, ale zapisanym w genotypie, one wiedzą wszystko. Pamiętajcie, że to, co my nauczyliśmy się traktować jako nasz świat materialny, objawiony, to jest nic innego jak pewnego rodzaju iluzja. My byśmy zwariowali, gdybyśmy tak nie funkcjonowali. My nie jesteśmy tym, co możemy pomacać, w co możemy postukać. Gdybyśmy milion razy powiększyli nasze ciała, to byśmy zdali sobie sprawę, że jesteśmy wspaniałą grupą powiązanych ze sobą atomów. A gdybyśmy sięgnęli jeszcze dalej, zobaczylibyśmy kwarki, weszlibyśmy w filozofię fizyki kwantowej. Gdybyśmy powiększyli jeszcze dalej, to moglibyśmy dojść do tego, o czym mówi również Hawkins, że my jesteśmy całym wszechświatem, że każdy człowiek ma w sobie, w swojej komórce zapisany cały wszechświat informacji o wszechświecie. W związku z tym, jeżeli uwolnimy w sobie wszystkie blokujące nas emocje, jeżeli oczyścimy swoje ciało duchowe, swoją duszę i swoje ciało fizyczne, to wtedy jesteśmy gotowi do zrobienia kolejnego kroku i do tego linku połączenia ze wszechświatem i do afirmacji. Pięknie, to jest niesamowite, że na przykład nasze emocje mogą być dziedziczone. Ja myślę, że wiele osób nie jest tego świadoma, dlatego też są w takiej sytuacji życiowej, jakiej są i być może mają takie wrażenie, że mają pod górę i zastanawiają się, dlaczego tak się dzieje, bo wszystkim układa się lepiej, a im akurat nie. Dobrze, ale słuchaj, skupmy się też może na tym, jak te emocje blokują się w ciele. Ja może na swoim przykładzie opowiem, miałem taką historię jako 4-5-latek, może coś takiego w takim wieku byłem. I pamiętam, że babcia mnie wysłała do knajpy po dziadka, bo długo siedział z kolegami. Tam wchodzę do tej knajpy, żłopała mi piwsko, pachniało takim, wiecie, piwem polanym na parkiecie. Mają takie stare na przykład bary, taki specyficzny zapach, no nie? No i patrzę właśnie na tego dziadka, nie pamiętam, coś tam chciałem od niego, coś mu powiedziałem i on się strasznie zdenerwował i wyszedł z tej knajpy i zaczął mnie gonić. Ja byłem, pamiętam, przerażony, przybiegłem do domu, złapałem za klamkę, otworzyłem drzwi, pozamykaliśmy się z rodzicami na cztery spusty i oni się pytają, co się stało, dlaczego ja płaczę.
A ja mówię, bo dziadek mnie goni i krzyczy, że chce mnie zabić. Ale dlaczego? Mówię, nie wiem, coś tam mu powiedziałem. Ja to wtedy mega przeżyłem całym sobą i tak naprawdę gdzieś tam zapomniałem z biegiem czasu o tym wydarzeniu, ale pytanie, Przemku, do ciebie, czy to może rzutować na mojej przyszłości bądź teraźniejszości, na tym, czego doświadczam obecnie? Może i rzutuje. To wygląda tak, Grzesiek, że naukowcy odkryli, że struktura naszego mózgu jest troszeczkę jak taka szafa u bibliotekarza. Możesz otworzyć szufladki i tam masz te wszystkie karteczki, gdzie się znajdują różne rzeczy, różne woluminy, różne książki w bibliotece. I teraz wyobraź sobie, że mamy taką nieskończoną szafę, bo to są nasze wspomnienia, rzeczy dziedziczone, a jeżeli ktoś to akceptuje, a ja jestem w takiej filozofii również wspomnienia karmiczne z wcześniejszych naszych wcieleń i wędrówki naszej duszy. I teraz pewne rzeczy, które były traumatyczne, które mogły być dla nas bardzo trudne lub bardzo bolesne, zostały zamknięte w tej szufladce, żeby nas ponownie nie zraniły. I ty ich nie pamiętasz. Dlatego tak wiele osób, z którymi ja pracuję, deklarują: możesz mnie pytać, ja nic nie pamiętam z mojego dzieciństwa, nic. To prawda, to jest zakopane, bo inaczej na przykład trauma o molestowaniu, o jakimś bardzo niewłaściwym traktowaniu, o jakiejś krzywdzie, o wielkim bólu, na przykład ząbkowania, słuchajcie, małego dziecka. To są tak traumatyczne rzeczy, a ból jest tak wielki, że my byśmy mogli się z nimi nie poradzić. One zostały zamknięte w tych szufladkach. I my na poziomie intelektu nie mamy do nich dostępu, ale wytrychami do tych szufladek są zablokowane emocje. I teraz jeżeli w trakcie sesji kodu emocji uwolnimy emocję, która się zablokowała w ciele związanej z tymi wydarzeniami, to ta emocja, którą transformujemy w czyste światło akceptacji, miłości, jest wytrychem, która sprawia, że otwiera się ta szufladka i wylewa się zawartość tego wspomnienia. Pytacie, czy to jest dobre? Moim zdaniem jest bardzo dobre i wręcz wskazane, dlatego że tylko przez taki akt może nastąpić oczyszczenie. Czyli tak jak uczy Hawkins, tak jak uczą nasi mentorzy. Jeżeli ma nastąpić oczyszczenie, to ja muszę najpierw po raz ostatni pozwolić sobie otulić siebie tym bólem, tym żalem, ukochać siebie i powiedzieć tak, biorę odpowiedzialność za moje życie i z czystą akceptacją, z czystą miłością wydycham tą emocję po raz ostatni i mówię, odebrałem już lekcję, którą mi dałaś. Już cię nie potrzebuję. Transformuję ją w czyste światło, jestem od ciebie wolny. I w tym momencie razem z wydechem podejmujemy deklaratywną taką, robimy, sami ze sobą zawieramy umowę. Uwolniłem tą emocję, jestem od niej wolny. Mogę pójść dalej. To jest bardzo częste, że ludzie niewiele pamiętają z przeszłości i nagle jak zaczynamy obierać tą cebulę, to wyłaniają się kolejne warstwy i trzeba pamiętać, że to, co zostało uwolnione już na zawsze, to już nie wróci, ale mogą się pojawić kolejne rzeczy, które wymagają oczyszczenia. Jeżeli dr Hawkins przy całym swoim wspaniałym doświadczeniu pisze w swojej książce, że oczyszczał się 3,5 roku bardzo intensywnie pracując nad sobą, aż w pewnym momencie dostąpił takiego objawienia, które było z poziomu najwyższego mistycyzmu, bo on mówi, że mieszkając w Nowym Jorku, w pewnym momencie czas się dla niego zatrzymał. I on poczuł link z wszystkimi innymi istotami, które były w tym momencie gdzieś tam w jakiejś restauracji, w której on usiadł. On powiedział, że jego materialne ciało przestało mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. On powiedział, że to, co się działo w domenie linearności czasu, przestało mieć dla niego jakiekolwiek znaczenie. Miał taki moment, że jak pomyślał, że brakuje mu cukru, pojawiał się kelner, stawiał mu cukier. Powiedział, że jakby mu się przydało trochę więcej masła, pojawiał się kelner, przynosił masło. On tego nie wyartykułował na głos. I to zabrało mu kilka ładnych lat bardzo intensywnej pracy nad innymi. A kiedy uwalniamy emocje u innych, to jakąś część uwalniamy również u siebie. Więc to jest też odpowiedź, dlaczego ta praca jest tak wysokowibracyjna. Chociaż niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwa. Natomiast odpowiedzią jest to, my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. My wszyscy czerpiemy z tego samego źródła miłości, my wszyscy pochodzimy z tego samego źródła. Wiara prowadzi do rozwoju i duchowości, religie prowadzą do podziałów i wojen. Całe nieszczęście tego świata polega na tym, że ktoś mi mówi, że mój Bóg jest ważniejszy niż twój Bóg, że ta nazwa Matki Boskiej jest prawdziwa, a ta nie jest prawdziwa. Dochodzi do jakichś absurdów, paradoksów, czego uczy nas historia, w myśl których zabijmy wszystkich, Bóg pozna swoich, czyli hasło świętej inkwizycji, za które swego czasu przepraszał Jan Paweł II.
I wiecie, i pięknie, że miał odwagę o tym powiedzieć i przeprosić, ale co z tego, skoro to nadal się dzieje? Dlaczego jedni ludzie niszczą dzisiaj relikty innych cywilizacji czy innych religii? Dlatego, że to są zabytki niezwiązane z moim kultem. Ktoś poświęcił całe życie na wybudowanie czegoś i nagle przychodzi paru gości z młotami i je po prostu niszczy, bo to nie jest mój Bóg, tylko to jest twój Bóg. A może my pochodzimy od tego samego Boga? My wszyscy na świecie jesteśmy połączeni. I tu jest właśnie odpowiedź, że jeżeli się na to otworzymy i znamy sobie sprawę, że my pochodzimy z tego samego źródła, i przychodzimy tutaj po to, aby doświadczać, aby wzrastać, aby dzielić się doświadczeniem i mówić tym, którzy są gotowi się obudzić, co się w naszym życiu zadziało, że się zadziało, żeby po prostu zabierać tych wszystkich ludzi, którzy się pojawiają w naszym życiu i mówić im: chodźcie, pójdziemy tam razem. Dokładnie. Słuchajcie, jak ja w ogóle trafiłem na Przemka, jak to się stało, że my się poznaliśmy, była taka sytuacja, że ja szukałem niekonwencjonalnej metody leczenia dla mojego taty, ponieważ on tam miał pewne schorzenia. Później jakby też pomyślałem o swojej żonie i nagle mi oświeciło, że kurczę, skoro ja w nich widzę te rzeczy, to one też są po części we mnie, bo to, co widzimy w drugim człowieku, zawsze jest też w nas. Ja pamiętam, zadzwoniłem wtedy do ciebie, rozmawialiśmy i ty zadałeś mi pytanie: Grzesiek, słuchaj, może ty byś spróbował tej metody? I faktycznie ja się zdecydowałem, spróbowałem i przeżyłem szok, ponieważ pracowaliśmy nad tym, co dotyczyło mnie, ale rykoszetem dostała moja żona, która dzięki temu, że przepracowaliśmy coś, co było we mnie, ona zmieniła się na lepsze. I tak samo, słuchajcie, było, kiedy poszedł do ciebie mój tata. On też pracował z tobą. Nie ukrywam, że jest bardzo zadowolony, że ciebie chwali, jest pod wrażeniem. I po sesji, którą przeżyliście razem, odbiło się rykoszetem we mnie. Ja pamiętam, że przez połowę dnia czułem się niesamowicie przyjemnie. Miałem jakieś takie motyle w brzuchu i ogólnie jakiś taki poszerzony umysł, że tak powiem. Miałem niesamowicie dużo pozytywnych myśli. Do mnie napływały nie wiadomo skąd i to było fajne przeżycie, fajne doświadczenie. Ale wracając do tematu, słuchajcie, bo faktycznie, jeśli mamy poblokowane emocje w ciele, czyli tutaj ze mną była sytuacja z dziadkiem, która gdzieś tam mogła się odbić na tym, czego doświadczam teraz. Załóżmy, ktoś tam został zgwałcony, być może przez tatę, być może przez partnera, a być może przez jeszcze kogoś innego. Być może z kogoś szydzono przez kilka lat, na przykład w szkole. Ale jest też mnóstwo ludzi, którzy na przykład dzisiaj mają problem z wystąpieniami publicznymi, mają problem z tym, że nie radzą sobie z własnymi biznesami, że po prostu ich życie wygląda jak jedna wielka katastrofa. I teraz pytanie jest na przykład, Przemku, czy jest możliwe to, że jeśli doświadczymy sesji kodu emocji, uwolnimy pewne emocje z ciała, to na przykład ruszy nam biznes, poprawi się nasze zdrowie, bo też słyszałem o czymś takim, że ludzie mają wiele na przykład bólów w pewnych częściach ciała, chodzą do specjalistów, do normalnych lekarzy, do przychodni, i ci lekarze nie potrafią powiedzieć, zdiagnozować przyczyny tego bólu. A czy kod emocji jest w stanie na przykład wyleczyć to? Wiesz co, to fajnie, że o tym wspomniałeś. Ja bardzo lubię pracować z twoim tatą, bo on bardzo, wiesz, to w ogóle rzadko się zdarza, żeby ludzie z pewnego pokolenia byli tak otwarci na to, co my tutaj robimy. Ale z takim synem, no to nie ma innego wyjścia, po prostu to wiesz, to się musiało zadziać. W każdym razie, no, w przypadku twojego taty rzeczywiście było tak, że 13 czy 15 lat temu miał złamaną kość piszczelową, 15 czy 13 lat chodził z bólem kolana. Lekarze dawali kolejne tabletki, a myśmy ten ból zdjęli w 45 minut. I to się rzeczywiście dzieje. Tak, odpowiadając na twoje pytanie, ja robię dwa rodzaje sesji. Pierwsze sesje to są ukierunkowane na relacje zdrowie, a drugie sesje to są ukierunkowane na biznes obfitość. Dlatego, że ja sam poprosiłem o tego typu sesję. Przepraszam, mój pies tu chrapie. A, mamy tutaj wizytację. Ja sam poprosiłem o taką sesję, słuchajcie, bo chciałem zobaczyć, co w moim życiu, w mojej epigenetyce i w mojej karmie blokuje mnie przed manifestacją obfitości w tym życiu tu i teraz. I odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli wyrastamy w środowisku ludzi, że ktoś wam mówił, na przykład jako dziecko, że zarobił duże pieniądze i stał się złym człowiekiem. Albo na przykład pieniądze nie rosną na drzewach. To, co ja słyszałem od swojego taty, pomimo tego, że ja żyłem w bardzo kochającym środowisku.
albo że ktoś mówił, pierwszy milion to na pewno ukradł. To są przekonania, w których wzrastamy. Dzisiaj, głaszcząc się po merydianie zarządzającym, kasuję te wszystkie rzeczy, bo one już mnie nie dotyczą. Ale chodzi o to, że w momencie, kiedy my wzrastaliśmy przez wiele lat otoczeni chmurą energii, tego typu przekonań, destrukcyjnych przekonań, bo ja znam ludzi, którzy zarobili miliony ciężką pracą i mocą swojego intelektu. I będę stał w obronie ludzi, którzy zarobili dobre, duże pieniądze, bo oczywiście nie możemy generalizować. Być może ktoś ukradł pierwszy milion, ja tego nie wiem, ale znam ludzi, którzy zarobili je naprawdę dzięki swojej ciężkiej pracy, mądrej pracy i potędze intelektu. I tym, że są wolni od lęku. W związku z tym, jeżeli ktoś wyrósł w takim środowisku, to podświadomie będzie odpychał od siebie obfitość, bo będzie miał z tyłu głowy hola, hola. Jeżeli ja zarobię duże pieniądze, to stanę się złym człowiekiem. Jeżeli zarobię duże pieniądze, to moje środowisko zacznie mnie dyskredytować, bo będą mnie traktowali jako tego, kim ja nie chcę być. I w tym momencie możecie godzinami afirmować, wysyłać do wszechświata informacje. Jestem gotowy, gotowa, żeby wygrać 50 milionów funtów w loterii ogólnokrajowej, a to się po prostu nie wydarzy. Dlatego, że co innego afirmacja, a co innego blokujące ją emocje. W jednej z moich ukochanych książek, Miki Waltari, chyba Czarny Anioł, tam jest taka piękna alegoria. Słuchajcie, że nasze modlitwy do Boga, nasze modlitwy do wszechświata, nazywajcie go jak chcecie, to są jak takie piękne gołębie, które wzlatują do nieba. Ale są też energie, które strącają te modlitwy. Nazwijcie je sokołami, antymodlitwą. Nazwijcie to zazdrością innych ludzi. Nazwijcie to naszą własną sabotującą nas energią sabotażysty. Po prostu ta energia nie dociera do Stwórcy, nie dociera do źródła, bo zostaje strącona w pół drogi. I bardzo często my sami sobie to robimy. W związku z tym tak, to są sesje, które są ukierunkowane na przykład nie tylko na obfitość i w kodzie emocji. My nie mówimy o małych pieniądzach. Proszę moich klientów, żeby nie używali słów pieniążki, bo małe pieniążki nas nie interesują, interesują nas duże pieniądze. Kochamy pieniądze. Bardzo wielu ludzi boi się powiedzieć: kocham pieniądze, a pieniądze są energią wymiany. Ja daję komuś moją wartość, daję moją wiedzę, moje serce i mój czas, a ktoś w tym momencie po tej sesji płaci mi za moją pracę, doświadczenie i zaczyna się dziać magia. Kiedy idę na bazar i kupuję kartofle czy marchewki od mojego ulubionego pana z biowarzywami, mówię: z miłością daję panu te 20 czy 50 zł za te warzywa, bo dzięki temu moja rodzina będzie zdrowa. Jeżeli ktoś mi mówi: nie stać mnie na taką sesję, to ja mówię: jaki sygnał wysyłasz do wszechświata? Jaki sygnał? I na co cię nie stać? Czyli inwestycja w wiedzę. Jeżeli Brian Tracy mówił, że każda złotówka zainwestowana w nasz rozwój i w naszą wiedzę wraca do nas stukrotnie, to jak możesz mówić, że na coś cię nie stać? To jest inwestycja. W związku z tym dzieją się magiczne rzeczy, bo jeżeli ktoś odpuści i uwolni emocje, na których wiszą przekonania, które nas sabotują, to dopiero wtedy jest gotowy do afirmacji. Jeżeli jest gotowy do wzięcia całkowitej odpowiedzialności za swoje życie, za odpuszczenie tego, że ktoś mi wisi pieniądze, za zaakceptowanie zarówno tego, że ktoś mi te pieniądze może oddać, albo może ich nie oddać, i mówię: z miłością oddaję tę sprawę, poddaję ją wyższemu Stwórcy, poddaję ją Bogu, wysyłam ją do źródła, akceptuję każdą sytuację. Ostatnio pracowałem z taką panią przed konferencją w Warszawie, która w przeddzień konferencji była zestresowana, bo wystawcy, jeszcze dość duża grupa ludzi nie zapłaciła jej za te stanowiska, które będą stały na konferencji. Tego samego wieczoru po sesji cztery osoby wpłaciły jej pieniądze. Więc wiecie, to się po prostu wszystko dzieje. I takich przykładów magii mógłbym wam opowiadać godzinami. Kobieta, która poprosiła mnie o sesję i powiedziała: Przemek, ja jestem mamą mrok, wskakuję na swoje dziecko. Jestem zbyt wymagająca, żądam od tego wspaniałego dziewięciolatka za dużo, czuję, że jest we mnie jakaś toksyczna energia, pomóż mi. Rozebraliśmy mur wokół serca, uwolniliśmy emocje, które ją blokowały. Tego samego dnia odbierała dziewięcioletniego syna ze szkoły i ten chłopiec nie wiedział, że pracowaliśmy. I nagle on mówi: mamo, wiesz, nie wiem, co się stało, ale dzisiaj mam najlepszy dzień w moim życiu. Jestem uśmiechnięty, mam fajną energię. To się zadziało w tobie. Na płaszczyźnie energetycznej ten chłopiec wiedział, że coś się zadziało, nie? I tego samego dnia miał sesję z Irkiem, wspomnianym wcześniej, naszym mistrzem od szybkiego czytania. Tak jest. I ona słuchała tej sesji z drugiego pokoju, i ten chłopiec mówi: tak, wiesz, Irek,
Kiedyś miałem taką sytuację, że dostałem czwórkę z minusem w szkole i moja mama na mnie tak wskoczyła, że było mi tak przykro, że nie spałem całą noc. Ale wiesz co, Irek? To była mama mrok, której już nie ma. I on nie wiedział, że my w ogóle pracowaliśmy. I takich przypadków naprawdę już jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo. Niesamowite. Więc teraz nazywamy ją mama światłość. Już nie ma mamy mrok. Nie odżywiamy tamtego wspomnienia. Już się z tego śmiejemy, ale to są tak wzruszające momenty, tak wzruszające chwile. I ten feedback wdzięczności, który przychodzi z drugiej strony, sprawia, że ja cały czas dzięki tej pracy jestem w wysokich wibracjach. I uwalniając część tej emocji związanej z bólem nogi twojego taty, dochodząc do jakiegoś zdarzenia w jego życiu, które sprawiło, że to się zablokowało, uwalniam też część u siebie. Przemku, bo zacząłeś mówić o czymś takim jak mur wokół serca. Co to jest takiego? Brzmi dość ciekawie. Mur wokół serca i ukryty mur wokół serca to są dwie struktury, o których uczy nas dr Bradley Nelson, które ma i z którymi boryka się mniej więcej 95% populacji. To znaczy, że większość z nas tutaj, jak siedzimy i jak słuchacie tego, ma tego typu strukturę wokół swojego serca. I na czym ona polega? Wyobraźmy sobie, że w naszym życiu spotykają nas rzeczy, które w nas biją. Zostaliśmy zranieni, zostaliśmy oszukani, ktoś zdradził ideały, ktoś zdradził tajemnice, pojawiły się miłości, skończyły się miłości, skończyły się przyjaźnie. Z wszystkimi tymi wydarzeniami związane są zablokowane emocje, bo emocja, jak już powiedzieliśmy, to jest takie coś, co daje nam swoją message, tak? Na przykład stoisz na krawędzi przepaści i ona ci mówi: nie podchodź bliżej, bo spadniesz, bo możesz zginąć. I super. Emocja strachu nas ostrzega. Cofasz się, uratowała ci życie. I ona powinna przyjść, zostawić informację i pójść. Natomiast jeżeli ona przyjdzie i się zablokuje, to wtedy mamy problem. W związku z tym my wszyscy mamy tego typu case'y, że coś się w nas poblokowało z różnych powodów. I teraz, żeby nie dopuścić do ponownego zranienia, my zaczynamy budować wokół swojego serca taką linię Maginota, taką strukturę na zasadzie takiego muru właśnie, która jest utkana z cegiełek naszych własnych emocji. A dlaczego z emocji? Bo to jest budulec, który doskonale znacie. To jest wasze. To jest, wydaje się bezpieczne, wydaje się dobre. Ale teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Stać was na to, żeby zbudować sobie schron przeciwatomowy pod waszym domem na wsi. I kopiecie dziurę w ziemi, schodzicie tam na dół, robicie tam jacuzzi, macie tam PlayStation i zapas gier komputerowych na 50 tysięcy lat, macie najlepsze whisky i browar, co tylko zechcecie, dojrzewające sery i bibliotekę w stylu Umberto Eco. Cudo. Zamykacie za sobą włas i tam siedzicie. Ludzie w takich strukturach siedzą 30-40, najstarsza klientka, z którą pracowałem, siedziała tam 90 lat. I teraz coś, co na początku wydaje się bezpieczną przestrzenią. Tu nikt nie może mnie zranić. Tu jestem chroniony. Otaczają mnie mury mojego własnego muru wokół serca. Na początku stwarza wrażenie bezpieczeństwa, ale bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że jest niczym innym jak złotą klatką, złotym więzieniem. I przychodzą do mnie osoby i kiedy zaczynam z nimi rozmawiać, nad czym będziemy pracować, kobieta mówi: pojawiają się w moim życiu mężczyźni. Chcę ich kochać. I kiedy dochodzi już do tego, że ten związek mógłby przejść w coś bardziej poważnego, ja ich zawsze odpycham. I kończę z jakiegoś powodu tą znajomość. Nie wiem dlaczego. Albo mam problem z otwarciem się na innych ludzi. Mam wrażenie, że oni będą chcieli mnie wykorzystać albo oszukać. Nie wiem dlaczego. Albo na przykład za każdym razem, kiedy mówi do mnie moja intuicja, ja ją neguję i mówię: dobrze, jak Scarlett O'Hara Przeminęło z wiatrem, ja się z tym case'em prześpię, jutro się podejmie decyzję, ale jutro już jest bardzo często za późno, bo okazja odfrunęła. Czyli nieufanie sobie, niesłuchanie własnej intuicji, niesłuchanie głosu wewnętrznego dziecka, który jest manifestacją naszej duszy, etc., etc. To są wszystko takie symptomy, które mogłyby wskazywać na to, że ta czy inna osoba ma zbudowany mur wokół serca. Zadajemy pytanie self-testem, testem kinezjologicznym, albo jeżeli mam kogoś w gabinecie, to testem mięśniowym, który ja przeprowadzam, albo pytam swojej podświadomości, kiedy pracujemy na zasadzie sesji proxy. I drugie pytanie: czy ta osoba ma ukryty mur wokół serca? I bardzo często to są dwie niezależne struktury, które wymagają dwóch sesji, żeby dotrzeć do zablokowanych emocji, uwolnić je i przynieść tej osobie ulgę. I zaczynają się dziać magiczne rzeczy. Kobieta, z którą pracowałem 14 lat po rozwodzie, zadzwoniła do mnie kilka dni po sesji i powiedziała: Przemek,
Następnego dnia po sesji przyjechał do mnie mój były mąż, który do mnie na wieś ma kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, więc nie mógł tam przyjechać przy okazji, bo to nie było przy okazji. I ona się pyta, dlaczego przyjechałeś? A on mówi, wiesz co, coś mnie tknęło i chciałem ci tylko powiedzieć, że chciałbym, żebyś była szczęśliwa. I Aż tyle. wreszcie przeszły. Albo taki case na przykład, że ktoś mówi, że zaczynają po uwolnionym murze serca dzwonić telefony ludzi, którzy nas skrzywdzili. Mówią, słuchaj, 20 lat zbierałam się, czy zbierałem się do tego telefonu i chcę ci powiedzieć, jak strasznie jest mi głupio. Bo kiedy my uwalniamy emocje w sobie, to otwiera się pomost do połączenia i ta druga osoba, z którą bardzo często robimy ho'oponopono, czyli tą hawajską technikę uwalniania i wybaczania sobie i innym, ona na poziomie energetycznym, niewerbalnym odbiera ten komunikat. I dzieją się niesamowite rzeczy, bo wtedy jesteśmy dopiero gotowi poprzez oczyszczenie siebie do oczyszczenia relacji z innymi. To, co mówiłeś, że po pracy z twoim tatą ty poczułeś coś w sobie, tak jak mama mrok po tej sesji odebrała fajny feedback od swojego 9-letniego syna i tak dalej, i tak dalej. Czy ta kobieta z Krakowa, która po rozebraniu muru serca jej synek, 5-letni synek usypał na progu ich mieszkania w Krakowie kopczyk z kamieni. I ona zapytała, dlaczego to zrobiłeś? I ten mały 5-letni, cudowny, mały, wielki człowiek powiedział, mamo, to jest kopczyk, który ma nas chronić przed złymi mocami. Dzieci są nieprawdopodobne, słuchajcie. Nie negujcie tego, co one mówią. Nie negujcie tego, co one widzą, bo one są otwarte, a my środowiskowo zabijamy w nich pewne dary, bo mówimy, nie gadaj głupot, tego na pewno tam nie ma. Nie gadaj głupot, konfabulujesz, nie ma tego chłopca w szafie. Może być chłopiec w szafie. Posłuchajcie, bo te dzieci mają fajne rzeczy do powiedzenia. No więc wracając do tej dziewczyny z Krakowa, wspaniałej terapeutki, masażystki. Tego samego dnia, kiedy uwalnialiśmy mur, ona wyszła z domu z jakiejś sprawunki, wróciła po kilku godzinach i kopczyk zniknął. I nikt nie wie dlaczego. I nie wiadomo, kto to zrobił. I na początku była zła, a potem zdała sobie sprawę, ale chwileczkę, ja już tego kopczyka nie potrzebuję, bo teraz ja jestem jedynym źródłem swojej wewnętrznej siły. Więc nie ma znaczenia, kto go sprzątnął, czy to był dozorca, czy jakiś dziwny sąsiad, ktokolwiek. On już nie jest potrzebny. I ona w tym momencie zdała sobie sprawę, wow, coś się zadziało i zadzwoniła do mnie Przemek. To nie jest zbieg okoliczności, że to się wydarzyło tu i teraz, skoro ten kopczyk kamieni tam leżał przez ostatnie 2 czy 3 lata. W związku z tym rozbieramy mury wokół serca po to, żeby ludzie mogli cieszyć się pełnią życia, żeby mogli znów czerpać z przyjaźni, żeby mogli doświadczać w pełni miłości, żeby mogli się rozwijać i oddychać energetycznie i fizycznie pełną piersią, czerpiąc z obfitości tego, co nam oferuje świat i wszechświat, bo to jest za rogiem i chce nas tym obdarować, a to my nie jesteśmy na to gotowi, albo wręcz sabotujemy i odpychamy, bo siedzimy w tym bunkrze. To jest niesamowite, co opowiadasz. Czyli coś śmiem twierdzić, że na przykład, żeby wytworzył się mur wokół serca, to mogą być takie sytuacje, że na przykład zostaniemy zranieni przez partnera niejednokrotnie, tak? Być może zdradzi nas kilka razy, być może nam naubliża. I tak jak wspominałem wcześniej, że chyba tutaj taka sytuacja może się wytworzyć przy okolicznościach, kiedy mały chłopiec bądź dziewczynka, no, jest prześladowana w szkole. Może tak być. Może tak być. W ogóle szkoła z tym całym pruskim systemem, wiecie, to jest też sprawa, o której ja mógłbym mówić godzinami jako belfer, ale ten już naprawdę nie dzisiejszy, skostniały, tragiczny system pruski, który wtłacza tym biednym dzieciom przekonanie, że trójka, czyli w systemie polskim dostateczny. Grzesiek, truja, dostateczny. Co to znaczy? Jesteś dostateczny? Gówno prawda, przepraszam, jesteś wspaniały. A ta praca wymaga jeszcze jakiegoś uzupełnienia, żebyś się podniósł na wyższy poziom mocy. W naszych szkołach w Polsce my zamiast bronić piątkę, to ciągle musimy poprawiać pałę. To jest tak samo jak, wiecie, w Stanach Zjednoczonych każdy jest niewinny, dopóki mu się nie udowodni jego winy, a u nas jest każdy winny i pokażcie mi kogoś, znajdziemy na niego paragraf. To nie tędy droga. Nie tędy droga. Te dzieci nie są dostateczne. One nie są dobre na szynach. One nie są mierne. One są wspaniałe. A system wkłada je w takie widełki na zasadzie testu wielokrotnego wyboru, bo i tak będziesz korpolutkiem, który będzie zapierdzielał do roboty, robił to samo całe życie, więc nie wychodź i nie ucz się zadawać trudnych pytań. Moi uczniowie wiedzą, że
Mają mnie pytać tak długo, aż wreszcie ślina zacznie mi cieknąć po brodzie i powiem już słuchaj, ja już nie znam odpowiedzi, ale wiesz co? Znajdziemy ją razem. I mają się nie bać myśleć. Kiedyś szkoła uczyła wolnomyślicieli, uczyła wspaniałych ludzi, a dzisiaj uczy ludzi, którzy boją się po prostu popełnić błąd, bo dostaną pałę. Wiecie, że paradoksalnie badania mówią, że ludzie, którzy dostają w szkołach dwójki, trójki na szynach czy jedynki, to są ludzie, którzy nie boją się w wieku dorosłym popełniać błędów i oni sobie dużo lepiej radzą w życiu zawodowym niż ci, którzy byli cały czas piątkowi i oni boją się dostać czwórki, bo to dla nich jest koniec świata. W związku z tym, odpowiadając na twoje pytanie, Grzesiek, tak. To może być też początek budowania muru wokół serca. Mam taką osobę, która jest dorosła i która gra na instrumencie i każda wpadka, każda źle zagrana nuta manifestuje się jej łzami. Wiadomo, że uczenie się, master makes, practice makes perfect, tak? Tak się mówi, czyli poprzez ćwiczenie do perfekcji. My popełniamy błędy i ludzie otwarci, tak zwani open-minded, to są ci ludzie, którzy nie boją się popełnić błędu, bo wiadomo, że jeżeli upadłem, to po to, żeby wstać z kolan, odbić się i wskoczyć jeszcze wyżej. Natomiast ci narrow-minded, zamknięci, oni nie wyjdą ze strefy komfortu, bo nie będą się bali całe życie popełnić błąd. I to jest też efekt zbudowanego muru wokół serca. Dokładnie. Nieźle. Dobrze, to następne pytanie. Wejdźmy może na trochę wyższe obroty. Jak uwolnić emocje z ciała? Jak ty pracujesz ze swoimi klientami? Jakich metod używasz? Przede wszystkim zawsze wszystkim mówię o bezpieczeństwie i higienie pracy. BHP jest bardzo ważne i tutaj mówię wszystkim tak. Proszę o wybaczenie, jeżeli do jakiejś kobiety będę mówił, kochanie, to nie ma nic wspólnego z relacją damsko-męską, tylko ja po prostu, moi partnerzy, w sensie moi klienci mężczyźni, to są moi bracia i z miłością uwalniam w nich emocje. Do kobiet zdarza mi się powiedzieć, kochanie, tak jak do kogoś z mojej rodziny, bo wierzę, że jesteśmy tą rodziną. Więc mówię, kochanie, pójdziemy tylko tam, gdzie pozwolisz mi pójść i pamiętaj, że będziemy mówili o twoim obecnym życiu, czyli o tym, co wyprodukowałaś sobie w związku ze własnym doświadczeniem. Będziemy mówić tylko o tym, co dostałaś w paczce od swoich rodziców, czyli o wszystkie te dziedziczone epigenetycznie historie. I trzecia, ponieważ darzę największym szacunkiem twoje przekonania religijne, więc powiedz mi, czy to nie dyskwalifikuje ciebie i naszej relacji w kontekście kodu emocji, będziemy mówić o wędrówce dusz. Czyli jeżeli twoje cierpienie zaprowadzi mnie do miejsca, które nie jest z tego życia i pokaże się informacja, że źródło tego cierpienia jest we wcześniejszym wcieleniu, to muszę mieć twoją zgodę, czy możemy tam pójść. Proszę, żebyś zostawiła swoje wątpliwości na haczyku przy wejściu do gabinetu i jak będziesz wychodzić, to zabierzesz te wątpliwości ze sobą. Jeżeli będziesz jeszcze do tego się potrzebować i pozwól mi zrobić swoją robotę, ale jeżeli to, ten aspekt, że być może dotkniemy spraw karmicznych, jest dla ciebie problemem z powodu twoich przekonań religijnych, to ja to absolutnie z miłością szanuję, akceptuję i po prostu nie możemy zrobić kolejnego kroku. Druga sprawa, która dotyczy naszych ustaleń przed sesją, polega na tym, że mówię, że nie odpowiadam na pytania z serii, co mam zrobić z moim życiem. Bo nie jestem ani psychologiem, ani psychoterapeutą, ani psychiatrą, tylko jestem człowiekiem, którego nauczono, dano mi pewne narzędzia, jak pomóc innym ludziom w atmosferze miłości i braterskiej chęci niesienia pomocy, uwalniać emocje. W związku z tym nie zadawaj mi takich pytań, bo ja nie znam odpowiedzi. Kiedy uwolnisz emocje, to poczujesz wewnętrzny ład, harmonię, spokój i te odpowiedzi przyjdą same, ale ja nie mam prawa ci mówić, czy ty masz pójść na chemioterapię, czy masz pójść do naturopaty? Nie wolno mi tego robić, bo ty również przez ten akt woli, że przyszedłeś czy przyszłaś na sesję do mnie, deklarujesz, że bierzesz odpowiedzialność za własne życie i to ty w 100% decydujesz, w jaką stronę skierujesz swoje kroki. A uwolnienie emocji sprawi tylko, że będziesz bardziej skomunikowana ze sobą, bardziej otwarty na głos wszechświata, bardziej wsłuchany w potrzeby swojego ciała i duszy i podejmiesz lepsze, bardziej racjonalne decyzje, bo one nie będą podyktowane gniewem, złością, wściekłością. Na przykład, czemu ja? Czemu mnie to spotkało? Dlaczego jestem chory, tak? A w momencie, kiedy pracujemy nad kimś, u kogo nowotwór żołądka zatrzymał się w jakimś punkcie i nie chciał ruszyć dalej. I zrobiliśmy kilka sesji, zrobiliśmy operację fantomową żołądka. I ten chłopiec mówi, Przemek, ale ja nie mam tego żołądka. Mnie wycięto ten organ. Ty w ogóle o tym nie mówisz. A ja mówię, panie kolego, czy ty myślisz, że twojej duszy na poziomie energetycznym czegokolwiek brakuje?
To, że tobie wycięli kawałek woreczka i że tego żołądka nie masz, to nie znaczy, że on energetycznie nie istnieje. Skąd się biorą bóle fantomowe? Jak komuś obcinają rękę, nagle na fotografii Kirlianowskiej cała ta ręka energetycznie istnieje. Energia dociera do każdego zakątka tam, gdzie ma dotrzeć, a to, że tego fizycznie już nie ma, to nie znaczy, że tam nie są zablokowane emocje. I zrobiliśmy operację fantomową żołądka i ten nowotwór zaczął się zmniejszać z 3 cm do najpierw 1,7, potem jeszcze bardziej i okej. Okay. Lekarze z Niemiec powiedzieli, że to remisja i że cud współczesnej nauki, bo ta osoba jest poddana nowoczesnej terapii. I ja mówię super, bardzo się cieszę. Ale wydaje mi się, że ta równowaga współczesnej techniki medycyny, której ja nie neguję, i dbania o aspekt duchowy razem doprowadziły do tego cudu. A mnie jest wszystko jedno, kto powie, że to zrobił. Ważny jest człowiek. Ważne, że się udało komuś pomóc. Czyli co, można pracować zarówno online, jak i w cztery oczy, mówisz? Tak. Fajnie jest pracować z kimś, kogo mogę dotknąć, komu mogę położyć rękę na ramieniu, bo wtedy ta osoba sama na swoim ciele poczuje, że odpowiedź twierdząca naszych mięśni jest potwierdzeniem tego, o co pytamy, natomiast miękka, słaba, jest zaprzeczeniem. Jest bardzo wiele testów kinezjologicznych, można robić self-test, jeżeli ktoś przychodzi do gabinetu i pracujemy na wyciągniętej ręce i terapeuta kładzie dwa palce delikatnie, tutaj uczy się nacisku mięśni i mówi, powiedz zdanie prawdziwe, mam na imię Przemysław, mocne, mam na imię Krzysiek, słabe. Musimy się tego nauczyć, ale jest potrzebny klient plus terapeuta. Natomiast jeśli robię to na zasadzie self-testu, to można zrobić opisany w książce kod emocji self-test wahadła i to jest coś, co może zrobić ktoś po drugiej stronie komputera. Możemy nauczyć się testu łańcucha, czyli jeżeli uda mi się przerwać, to jest odpowiedź na nie. Jeżeli nie uda mi się przerwać, odpowiedź na tak. Jeżeli ustawiam w ten sposób zaciśniętą pięść z wyciągniętym palcem, opieram piąty palec. Jeżeli zadaję pytanie i jest mocny, to jest na tak. Jeżeli uda mi się go zgiąć, to jest na nie. Robię takie kółeczko, wprowadzam dwa palce i jeżeli uda mi się rozewrzeć, to jest na nie. Jeżeli uda mi się zatrzymać, to jest na tak. Czy są zablokowane w tobie jakieś emocje? Tak, nie. I odpowiadając na twoje pytanie, jak to się dzieje, że można pracować online, tak zwana sesja proxy, polega na tym, że wychodząc z założenia, że jesteśmy wszyscy energią, jesteśmy wszyscy dziećmi, braćmi i siostrami i w miłości pochodzimy z tego samego źródła i wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Ja mogę dać ci teraz energetycznego przytulasa, co niniejszym czynię, Grzegorz. Mam nadzieję, że czujesz. I to jest coś, co sprawia, że jeżeli ktoś mi daje zielone światło i pozwala podłączyć się do swojego pola energii życiowej, to ja mogę zadać pytanie twojej podświadomości, ale testować swoją odpowiedź mięśniową. I mogę to zrobić tylko, jeżeli ktoś mi na to pozwoli. Nie wolno mi pracować nad kimś, kto nie wyraża na to zgody. Czyli jeżeli dzwoni żona i mówi, proszę, zrób sesję mojemu mężowi, ja go tak bardzo kocham, to ja mówię, przepraszam cię, kochanie, ale nie mogę tego zrobić, bo on sam musi wyrazić na to zgodę. Ja to bardzo chętnie zrobię, ale to, że go kochasz, to nie znaczy, że ja mogę nad nim pracować, bo on musi wykonać taki intencjonalny gest, żeby do tego frika z Warszawy wykonać telefon albo napisać na Messengerze i powiedzieć, słuchaj, jestem gotowy. I wtedy ja dopiero mam zielone światło i wiem, że ta osoba rzeczywiście przyszła i jest gotowa, żeby ten krok zrobić, bo my się niepokoimy o naszych bliskich, których kochamy, chcemy im pomóc. To są piękne, cudowne, szczere intencje, ale prawda jest taka, że nie możemy pomóc komuś, kto nie chce sam sobie pomóc. Są przypadki, że ludzie cierpią, bo wybierają cierpienie, wybierają nieszczęście, bo do czegoś to nieszczęście jest im potrzebne. Doktor Hawkins o tym pisze w swojej książce. Jeżeli cierpisz i cierpisz latami, a nie masz wpływu na przeszłość i tylko się pałujesz tą przeszłością, która już nie ma żadnego znaczenia, bo już nie masz na nią wpływu, tak? Odżywiasz te myślokształty, to zadaj sobie pierwsze pytanie, do czego mi to cierpienie jest potrzebne? Co ono mi daje? Czy pielęgnowanie choroby nie sprawia na przykład to, że ktoś mnie nie porzuci, że ktoś mnie nie zostawi? Albo czy to, że ciągle pielęgnuję swoją chorobę, nie sprawia, że jestem w sercu zainteresowania całej mojej rodziny? Ale ta przeszłość rzuca się cieniem na przyszłość, której nie ma, bo my podświadomie w ten sposób odżywiamy lęk o przyszłość. Jest miliard nitek przyszłości. Tak uczą najwięksi oświeceni mędrcy.
I to my decydujemy, do której z tych nitek się dosynchronizujemy. Na tym polega afirmacja. I teraz, jeżeli ja boję się czegoś z mojej przyszłości, który jeszcze nie ma, a może jest, ale 95% z tego się nigdy nie wydarzy, bo to ja będę decydował, do czego się podłączę, to jaka jest jakość życia w lęku? Zerowa. W związku z tym, mocą mojej intencji podejmuję decyzję tu i teraz, że żyję życiem wolnym od lęku. I w ten sposób, kładąc się po meridianie zarządzającym, który jest bardzo ważnym miejscem przepływu energii, wzmacniamy afirmację. Niby takie proste, ale można pomyśleć, jak to działa. No, głaszcząc się po głowie, czy to będzie działać? Słuchaj, mam propozycję. Sprawdźmy, czy są być może u mnie jakieś nieuwolnione emocje. Co ty na ten temat powiesz? Możemy to zrobić. Nie ma problemu. Nasi słuchacze i nasi widzowie będą mogli zobaczyć, na czym polega taka sesja. Zawsze, kiedy mam jakieś wydarzenie, które jest dla mnie ważne, tak jak dzisiejsze spotkanie z Tobą, Krzysiek, i z Twoimi słuchaczami i z widzami, zawsze w ostatniej chwili robię sobie taką mini medytację i zadaję pytanie, czy są we mnie jakieś zablokowane emocje, które muszę uwolnić tu i teraz, aby dotrzeć do ludzi, którzy są gotowi wysłuchać tego, co mam do powiedzenia, aby to, co ma być powiedziane, przyszło z góry i aby wnieść wartość w życie innych ludzi. Więc pytam nie, żeby mnie moja podświadomość wskazała 50 czy 80 czy ileś, tylko po prostu wskaż mi trzy najpilniej wymagające uwolnienia. Potem wgrywam sobie, jest we mnie wewnętrzny spokój po to, żeby sposób mówienia był taki, żebyście byli w stanie nadążyć, bo jak ja się wkręcam w coś, to po prostu zaczynam wchodzić na takie obroty, że za chwilę trzeba byłoby to cyfrowo zwalniać, żeby można było w ogóle zrozumieć, o co temu gościowi chodzi. Więc jeśli chcecie zobaczyć i posłuchać, na czym to polega, to teraz proszę, żebyś na chwilę zamknął oczy, Grzegorz. Proszę, żebyś się wsłuchał w swój oddech. Zrobimy sobie taką mini medytację, bardzo króciutką. Proszę, żebyś zdjął plecak swoich trosk, swoich zmartwień. Poczuj ten ciężki plecak wypchany kamieniami emocji, które dostałeś od swojego środowiska, od swoich czasem bliskich, od swojego niepokoju o swoich bliskich, o te wszystkie rzeczy, które słyszymy w metrze, w autobusie, o których grzmi prasa, radio i telewizja, po to, żeby nas utrzymywać w niskich wibracjach. Zdejmij to wszystko i zostaw w przedpokoju. Zdejmij również płaszcz swoich obaw i lęków. Weź głęboki wdech spokojem. Poczuj, jak z wydechem opuszczają cię wszystkie troski i zmartwienia, i na chwilę oczyść swój umysł po to, aby otworzyć się na to, co się w tej chwili ma wydarzyć. Pytam się ciebie, Grzesiek, czy jest twoją intencją, aby tu i teraz połączyć się w oddechu, aby stworzyć pewnego rodzaju połączenie, aby za jego sprawą namierzyć i uwolnić blokujące cię emocje tu i teraz, tak czy nie? Oddychaj. Pytam cię, Grzegorz, czy mam twoją zgodę, twoje wyraźne, intencjonalne, zielone światło, aby podłączyć się do twojego pola życia, aby wiedziony czystymi, pełnymi miłości, braterskiego wsparcia, pobudkami uwolnić, namierzyć i uwolnić w tobie blokujące cię emocje, które wymagają uwolnienia tu i teraz. Czy mam na to zgodę, tak czy nie? Okej, teraz to, co się teraz dalej dzieje, zwykle odbywa się w ciszy, ale żeby nasi słuchacze i widzowie mogli zrozumieć, o co chodzi, ja będę mówił, co się ze mną dzieje. Ponieważ ty jesteś w Londynie, a ja jestem w Warszawie, i ponieważ pochodzimy ze źródła miłości, w związku z tym ja będę teraz testował siebie testem kinezjologicznym tak długo, aż przestanę być Przemkiem i będę Grzegorzem. Czyli za Dobrze. twoją zgodą, tylko i wyłącznie za twoją zgodą, ja podłączam się do twojego pola energii. I to, co jest jeszcze bardzo ważne w imię naszego najwyższego dobra, w imię miłości, której jesteśmy ukochanymi dziećmi, roztaczamy wokół siebie niewidzialne pole ochronne, aby to, co nasze, się ujawniło i pozwoliło przetransformować wszystkie źródła światła, a to, co nie nasze, nie miało do nas dostępu. Roztaczamy wokół siebie niewidzialne pole ochronne, które sprawia, że żadne złe, obce energie nie mają do nas dostępu. Pytam twojej podświadomości, Grzegorz, czy masz zablokowane jakieś w sobie emocje, które tu i teraz wymagają uwolnienia? Masz. Czy to są emocje z twojego obecnego życia? Tak. Możesz mi wskazać trzy, które najpilniej wymagają uwolnienia.
Okej, okay. I teraz mamy tabelkę kodu emocji z książki Kod Emocji, którą Wam bardzo gorąco polecam. Ja ją mam tutaj włączoną na moim ekranie. Nie patrzę na nią, nie uczę się jej na pamięć. Mamy dwa rzędy, dwie kolumny i sześć rzędów. Różne emocje odpowiadają różnym zaburzeniom różnych organów. To jest połączenie również medycyny chińskiej. Przez moich mistrzów rozszerzona również o medycynę germańską, czyli Oracle Healing. Czy możesz mi wskazać trzy najpilniej wymagające uwolnienia? Czy mogę z tobą dzisiaj pracować? Mogę. Pokaż mi tak, pokaż mi nie, czyli testuję siebie. Czy pierwsza emocja jest w kolumnie A, jest w kolumnie B? Parzysta. B2, B4, B4, 2. Depresja. Czy to jest twoja depresja? Nie. Dziedziczona, przejęta. To jest depresja przejęta. Czy musimy wiedzieć coś więcej? Czy w twoim środowisku ostatnich 8 lat pojawiła się jakaś osoba, która deklarowała, że może cierpieć na większą lub mniejszą depresję, która była w twoim środowisku? Ktoś ci przychodzi do głowy, Grzegorz? Kilka takich osób. Okej. Okay. Czy to jest jakaś osoba konkretnie? Tak. Spróbuj pomyśleć, ile ich jest. Trzy. Pomyśl o pierwszej. Czy to jest osoba, o której pomyślałeś? Pomyśl o drugiej. Czy to jest osoba, o której pomyślałeś? Pomyśl o trzeciej. Druga osoba. Kontakt z drugą osobą sprawił, że zablokowała się w tobie emocja depresji. Nie pracujemy nad tą osobą, bo nie możemy tego zrobić. Ta osoba sama musiałaby wyrazić na to zgodę, ale możemy uwolnić tą emocję, bo to nie jest twoja depresja. I teraz, tak jak wam wspominałem, od łuku brwiowego przez środek głowy, przez cały kręgosłup aż do kości ogonowej, czyli kiedy w gabinecie jestem przy kimś, to ja stymuluję wzdłuż kręgosłupa, a my, jeżeli robimy to na zasadzie sesji proxy, wykorzystujemy magnesy. I robiąc coś, co przypomina głaskanie się, powtarzasz za mną. W imię mojego najwyższego dobra, W imię mojego najwyższego dobra, w imię miłości wszechświata, który jestem ukochanym dzieckiem, w imię miłości wszechświata, który jestem ukochanym dzieckiem, całkowicie uwolniłem zablokowaną emocję depresji, całkowicie uwolniłem zablokowaną emocję depresji, przejętą od tej osoby. przejętą od tej osoby. Wdech i wydychaj tą emocję. Poczuj, jak z każdym oddechem opuszcza twoje ciało. Moją intencją jest Moją intencją jest uwolnienie się od tej emocji. uwolnienie się od tej emocji. Wybieram życie w harmonii, Wybieram życie w harmonii, w miłości i świetle. w miłości i świetle. Ok, pytam się twojej podświadomości, czy ta emocja została uwolniona, została, czy druga jest w kolumnie A, w kolumnie B. Nieparzysta tym razem, B3, B3, 3. Zaciętość, upór. To jest twój zaciętość. Twoja zaciętość. Tak Czy jest. jesteś zaciętą istotą, Grzeciek? Czasami za bardzo, tak myślę. Okej, czy musimy wiedzieć coś więcej? Czy musimy wiedzieć coś więcej? Nie. Czy możemy ją teraz uwolnić? W imię mojego najwyższego dobra W imię mojego najwyższego dobra całkowicie uwolniłem zablokowaną emocję zaciętości. całkowicie uwolniłem zablokowaną emocję zaciętości. Jestem od niej całkowicie wolny. Jestem od niej całkowicie wolny. Transformuję ją w energię światła, miłości i akceptacji. Transformuję ją w energię światła, miłości i obfitości. Może być obfitości i akceptacji. I akceptacji. Super. Musimy wiedzieć, że wszystkie emocje, które generujemy w sobie albo które dostajemy od innych, jeżeli będziemy je pielęgnować, to one finalnie biją w nas, wracają do nas rykoszetem. Więc nie odżywiajcie tego typu emocji, dlatego że i tak wy dostaniecie później jako jedyne zainteresowane osoby. Pytam twojej podświadomości, czy ona została uwolniona. Tak. Trzecia z kolumny A. A5, 3. Przerażenie. Czy to jest twoje przerażenie? To nie jest twoje przerażenie. Przyjęte, dziedziczone. Dziedziczone matka, dziedziczone ojciec. Ja pracowałem z twoim tatą, więc ja domyślam się, co to może być. Czy to jest emocja, która jest związana, możemy powiedzieć, o doświadczeniu twojego taty? Możemy. Kochani, udało nam się namierzyć trzecią emocję, która została zablokowana. Jak pamiętacie, ja prosiłem, aby podświadomość, czyli to wewnętrzne dziecko, które jest naszym największym sprzymierzeńcem,
manifestacją naszej duszy, aby mógł uwolnić trzy najpilniej wymagające uwolnienia. I trzecia, która się pojawiła, to było przerażenie. Zapytałem testem kinezjologicznym, co to za przerażenie. Jest to emocja odziedziczona po tacie Grzegorza. Ja pracowałem z Grzegorza tatą, mam tutaj zgodę Grzegorza na powiedzenie, czego dotyczy ta emocja, w związku z tym pozwalam sobie to zrobić, bo w tej pracy absolutnie nie wolno mi się dzielić tego typu informacjami, ale tutaj, ponieważ mam zgodę syna i mam nadzieję, że również tata nie będzie miał nic przeciwko temu, a wartość dla was jest bardzo, myślę, duża, bo będziecie wiedzieli, jak to funkcjonuje, więc pozwalam sobie o tym powiedzieć. Grzegorza tata był w swoim zawodowym życiu motorniczym składu pociągów i zdarzyło się w jego karierze, że przez błąd jego kolegi, nie przez jego, przez błąd jego kolegi doszło do wykolejenia tego składu. Nikomu się na szczęście nic nie stało, ale było bardzo grubo, było bardzo niebezpiecznie, było bardzo dużo zablokowanych emocji, które zamanifestowały się bólem w życiu tego wspaniałego człowieka. W związku z tym, ponieważ na płaszczyźnie energetycznej my odczuwamy, co się dzieje u naszych bliskich. Na pewno mieliście nieraz taką sytuację, że dzwonicie do swojej siostry, do swojej mamy, przyśniło mi się coś, co się u ciebie dzieje, bo przyszła do mnie jakaś informacja podprogowa, czy coś, czuję, że musiałem zadzwonić. Tak się również dzieje w kwestii blokowanych emocji, więc pytam się, czy to przerażenie jest dziedziczone od ojca? Jest. Czy ma coś wspólnego z tymi wydarzeniami traumatycznymi, które doświadczył twój tata? Ma. Czy musimy wiedzieć coś więcej? Nie. Czy możemy ją teraz uwolnić? Możemy. W imię mojego najwyższego dobra. W imię mojego najwyższego dobra. Mocą intencji tu i teraz. Mocą intencji tu i teraz. Całkowicie uwolniłem. Całkowicie uwolniłem. Zablokowaną emocję przerażenia. Zablokowaną emocję przerażenia. Odziedziczoną po moim tacie. Odziedziczoną po moim tacie. Związaną z tamtymi wydarzeniami. Związaną z tamtymi wydarzeniami. Wdech i wydychaj to przerażenie, Grzegorz. Moją intencją jest... Moją intencją jest... Całkowicie wyszedłem z energii tamtych wydarzeń. Całkowicie wyjść z energii tamtych wydarzeń. Całkowicie wyszedłem z energii tamtych wydarzeń. Całkowicie wyszedłem z energii tamtych wydarzeń. Już mnie nie dotyczą. Już mnie nie dotyczą. Jestem od nich całkowicie wolny. Jestem od nich całkowicie wolny. Wydychaj do końca, sprawdzam, czy wyszła. Wyszła. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne. Używam świadomie trybu przeszłego, żebyśmy my wysyłali sygnał, że to się już zadziało. Tak jak w kwestii afirmacji, pomimo tego, że Chińczycy uczą nas, w ogóle filozofia wschodu uczy nas wspaniałej takiej metody, że nie cel, a sama droga jest naszym wspaniałym doświadczeniem, to jednak ja dzisiaj jestem bardziej w filozofii, czego mnie uczą wspaniali mentorzy, których spotykam, że ja nie afirmuję drogi, bo w drodze jestem. Ja afirmuję cel, a moja dusza i ciało znajdzie sposób, żeby mnie tam zabrać. Więc to są takie niuanse nie tylko lingwistyczne. W kodzie emocji jest bardzo ważne precyzyjnie zadane pytanie, bo możemy pójść w niesamowite krzaki. Dlatego my mówimy, że uwolniłem, zostawiłem, już mnie nie dotyczy. W tym momencie to jest deklaracja, i takie przypieczętowanie, w ten sam sposób odpinamy wszelkiego rodzaju ofensywne energie, odpinamy jakiekolwiek energię soft klątwy, jak ja to lubię nazywać, czyli jeżeli ktoś komuś powiedział, mama, córce, nic z ciebie nigdy nie wyrośnie, tutaj to, tamto i owamto. Z jednego dzieciaka to przeleci jak burza, z jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie i nie ma w ogóle żadnego case'u. Natomiast są dzieci, które się zmrożą, mówią, o Boże, mama powiedziała, nic ze mnie nie wyrośnie. I w tym momencie może na zasadzie efektu kuli śnieżnej blokować się od takiej maciupinki, drobinki zablokowanej emocji coś, co sprawi, że ta kobieta w życiu zawodowym nie będzie sobie radzić. I w tym momencie uwolnienie tego nasiona, które zostało zasiane przez coś, co było powiedziane teoretycznie z miłością, może być katastrofalne w życiu dorosłym. Ja dzisiaj jak przechodzę gdziekolwiek w sklepie, widzę ludzi, którzy mówią do swoich dzieci, to myślę sobie, no wiecie, przyszła gotowość, to czego się dzisiaj uczę, przyszło wtedy, kiedy miało przyjść, ale zastanawiam się, ile takich rzeczy ja wyartykułowałem do swojego dziecka, nie wiedząc, jakie można zrobić spustoszenie i teraz cieszę się, że mam narzędzia i że mogę pomóc, jeżeli tylko moja córka chce, bo tutaj w przypadku 16-latki to już nie mogę robić tego, jeśli ona nie chce, tylko za jej wiedzą i zgodą, ale uważajcie na słowa, bo one mają moc. Pytam się twojej podświadomości, czy uwolniliśmy wszystkie trzy najpilniej wymagające tu i teraz emocje, tak?
I teraz to jest ważne, ponieważ jestem do ciebie podłączony cały czas, jesteśmy w sesji proxy, w związku z tym wylogowuję się, czyli wracam do siebie, do tu i teraz. Dziękuję ci z miłością, aloha, za kredyt zaufania, Grzegorz. Znowu jestem Przemysławem Marciniakiem. Wracam do siebie. W czasie sesji oczywiście robimy jeszcze w tym miejscu bardzo dużo różnych rzeczy. Sprawdzamy, czy są jakieś osoby podpięte do nas energetycznie, czy jakieś wampiry energetyczne ograbiają nas z energii. Odcinamy te podpięcia, nie dajemy na to naszej intencjonalnej zgody. Sprawdzamy, czy są jakieś uwarunkowania karmiczne, czy są jakieś klątwy, które wymagają uwolnienia. Klątwa jest po prostu energią, więc działamy w ten sam sposób jak z energią zablokowanej emocji, etc., etc. Piękne w tej pracy jest to, że nie ma dwóch takich samych sesji, bo nie ma dwóch takich samych istot ludzkich. Więc ja nigdy nie wiem, co się wydarzy, co się zadzieje. Szukamy zarówno w domenie emocjonalnej, energetycznej, jak i duchowej, i szukamy w ciele i w duszy. Pytamy się wspaniałych twórców, pytamy się, zaglądamy do książek w postaci medycyny germańskiej, czyli tego wspomnianego wcześniej recall healing, czy na przykład coś, co się zadziało w twoim ciele, nie jest związane z czymś, co się zablokowało gdzieś i czy to z tobą w jakiś sposób rezonuje, a dopiero potem zadajemy pytanie. Również pytamy z perspektywy tak zwanego body code, bo Bradley Nelson przez wiele, wiele lat pracował na płaszczyźnie emocjonalnej, a potem rozszerzył to o tak zwany kod ciała i teraz w marcu tego roku będziemy mieli nową publikację, która się wreszcie ukaże po polsku pod tytułem Body Code. Natomiast my korzystamy z aplikacji, która jest aplikacją przeznaczoną dla terapeutów, aplikacją płatną, około 1500 zł w skali roku, która polega na tym, że nie wiem, czy to będzie widać. Słabiutko troszeczkę, coś tak z daleka, może bardziej. Nie. O, nie widać, ekran do ekranu. W każdym razie mam tutaj dokładnie jakby odpowiednik tabeli emocji kodu Nelsona, tylko mam energię, patogen, obwód lub system, niewspółosiowość, toksyna, odżywienie lub styl życia. I zadaję pytanie, czy jest w tobie zablokowana jakaś nierównowaga, która musi być uwolniona? Jeżeli jest, pytam. Wyobraźcie sobie, że mieliście problem z jakimiś pasożytami, a my jako ludzie żyjemy z pasożytami. Poradziliście sobie w taki czy w inny sposób. Jeżeli jesteście bardziej z mojej bajki, to piliście hektolitrami napar z czarnego orzecha. Jeżeli jesteście troszkę z innej frakcji, to poszliście do apteki, kupiliście ciężkie działa w postaci tabletki, która przejechała jak czołg przez wasz układ pokarmowy i wybiła patogeny i jeszcze parę innych rzeczy po drodze i te robale. Niemniej jednak poradziliście sobie. Pasożyt jest istotą żywą. Nawet jeżeli już opuścił nasze ciało, mógł zostawić po sobie energię. I ta energia może nadal wchodzić w korelację z naszą energią, powodując spustoszenie. Więc w ten sam sposób, jak uwalniamy fizyczną manifestację tego stworzenia, tak samo musimy pożegnać się z jego energią, którą zostawił w ciele, bo ona może nas również ograbiać z naszej energii życia. Super, ja bym chciał ci bardzo podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś, za tą minisesję. Czuję się, powiem, bo pewnie nasi słuchacze i widzowie też by chcieli wiedzieć, co się w ogóle wydarzyło. No powiem wam, że jestem teraz mega zrelaksowany i szczęśliwy, jak widzicie po moim uśmiechu na twarzy. Po prostu wow, trzy emocje, a potrafią naprawdę zdziałać dużo. Także Przemku, bardzo ci za to dziękuję. No i teraz jest pytanie do ciebie. Ile średnio czasu trwa taka sesja, żeby zrobić ją, przeprowadzić całą? Wiecie co, pierwsza sesja zwykle trwa troszkę dłużej, dlatego że ja staram się wysyłać ludziom materiały i proszę, żeby zobaczyli, czym jest terapia kodu emocji Bradleya Nelsona, żeby zrobić im takie jakby wprowadzenie, żebym nie musiał opowiadać tego samego. Natomiast jednak ktoś, kto siedzi po drugiej stronie ekranu albo przychodzi do gabinetu, jednak chce wiedzieć, czy jest taki, nazwijmy to kolokwialnie, językiem młodych ludzi, czy jest między nami przelot, czy jest energia wymiany, czy ja chcę się otworzyć przed tą osobą. Więc tak samo jak przed naszym dzisiejszym wywiadem, myśmy chwilę porozmawiali z Grzegorzem i to nie jest tajemnica, że nasze rozmowy nigdy nie są krótkie, bo poniżej godziny nie schodzimy, bo po prostu zawsze jest o czym porozmawiać, ale tak to jest, jak się energia przyciąga. Tak samo ten człowiek chce się poczuć komfortowo, więc ja muszę opowiedzieć o tym, co się będzie działo, co mi wolno robić, czego nie wolno, czego ta sesja będzie dotyczyła. Poza tym muszę się dowiedzieć, wyłapać słowa klucze, co temu komuś dolega. Bo jeżeli ktoś przychodzi z bólem, to jest oczywista sprawa, ale czasem ktoś mówi, czuję się dziwnie, świat jest odrealniony, nie wiem, co się dzieje.
i zaczynamy prowadzić rozmowę, gdzie pojawiają się słowa klucze, i można bardzo szybko zdać sobie sprawę, czy to są traumy tej osoby, czy to są epigenetyczne rzeczy, że ktoś się czegoś obawia, czegoś się boi i nie wie, co to jest. Pytamy. W związku z tym, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie, taka sesja zwykle trwa około godziny, a pierwsza trwa godzinę 15, godzinę 30. Jest tak, że Bradley Nelson mówi, że przychodzi moment, kiedy ja już widzę, że już nie pójdziemy dalej, dlatego że Twój margines uwalniania emocji się wyczerpał i ja czuję, że już nie wolno mi nic więcej dalej zrobić, bo te emocje jeszcze wymagają ułożenia się, pewnej synchronizacji, kiedy przywracamy na przykład spójność duszy i ciała, bo coś uległo rozsynchronizowaniu, to ktoś po takiej sesji może czuć się bardzo zmęczony. Bardzo często moi klienci mówią, że musiałem pójść spać o każdej porze dnia, bo mnie po prostu ścięło na parę godzin. Miałem bardzo niespokojną noc, miałem bardzo intensywne sny, a dzisiaj czuję się lekki jak piórko, ale jednak dzieją się takie rzeczy, że dopóki pewne rzeczy się nie ułożą znowu we właściwej równowadze, balansie, trochę czasu mija. W związku z tym nie można zrobić też za dużo, bo to mogłoby być zbyt intensywne. Tak samo jak nie uwalniamy wszystkiego naraz. A jak to wpływa na ciebie, mój drogi? Powiedz mi, co ty odczuwasz w momencie, kiedy przeprowadzasz taką sesję? Staram się, żeby nie było więcej niż 3 sesje dziennie. Jeżeli robię 4, to często, wszystko zależy od tego, czego ona dotyczy, czwarta potrafi już być naprawdę bardzo obciążająca i bardzo męcząca, bo chodzi o to, że ja muszę utrzymać siebie na najwyższej możliwej uwadze i koncentracji. Nie wolno mi niczego przegapić, nie wolno mi niczego odpuścić i muszę być też wyczulony na to, co mówi do mnie drugi człowiek, ale muszę być też bardzo wyczulony na to, co mówi do mnie moje ciało, żebym źle nie zinterpretował tego, co ono do mnie wysyła, bo wtedy mogę zrobić po prostu coś, co nie ma sensu. W związku z tym, jeżeli to jest czysta energetycznie sytuacja, to zawsze znaczy tak, to zawsze znaczy nie. Jeżeli między nami pojawia się jakaś energia, która na zasadzie energii ofensywnej próbuje mieszać, próbuje z jakiegoś powodu uniemożliwić do szczęśliwego zakończenia tej sesji, to się może okazać, że to będzie tak, a to będzie nie. Ja muszę zdać sobie sprawę, że nagle coś tutaj się pojawiło i coś zaczyna mieszać między nami. Wtedy zadaję pytanie, czy jest jakaś istota, czy jest jakaś energia, czy jest jakaś nierównowaga między nami, która blokuje proces zdrowienia. Jeżeli jest tak, czy możesz mnie zaprowadzić do źródła, czy możemy ją uwolnić? Czy to jest energia istota, czy to jest energia ofensywna? Uwalniamy. W związku z tym jest to olbrzymia odpowiedzialność za drugiego człowieka, i to jest praca na najwyższych możliwych obrotach intelektualnych, jeśli chodzi o skupienie. W związku z tym godzina 15 to jest zwykle w przypadku pierwszej sesji max, a jak ktoś już jest w tym procesie i nie muszę tłumaczyć, co robimy, to zwykle w godzinie spokojnie się zamykamy. A powiedziałeś, że nie można uwolnić wszystkich emocji równocześnie. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, kochani, że nasze emocje to jest taka olbrzymia tama. Taka, powiedzmy, 150 metrów w górę, parę kilometrów na boki. I za tą tamą znajdują się wszystkie nasze emocje, które nazbieraliśmy w tym życiu, we wcześniejszych życiach dostaliśmy poprzez kod DNA i tak dalej, i tak dalej. Ta masa tych emocji to są rzeczy, które dostaliśmy od ludzi, których mijamy, bo wystarczy, że miniemy kogoś na ulicy. Pole elektromagnetyczne naszego serca jest tak olbrzymie, że mijając drugą osobę możemy zabrać część jej emocji, nawet się nie zdając z tego sprawy. I teraz radośnie przychodzimy, Grzesiek, robimy 2 dziurki, wpierdniczymy tam 2 laski dynamitu i mówimy: ta-da! I to wszystko po prostu robi jebłód. I w tym momencie co się dzieje? Tak samo jak znana medycynie intoksykacja, czyli herksy, w przypadku na przykład boreliozy, z której my z żoną wychodzimy, neuroboreliozy, od wielu, wielu lat przy pomocy naturopatów. Tak samo jest z emocjami. Jeżeli to wszystko trzaśnie i zaleje nas ta po prostu fala uderzeniowa tych emocji, to nas po prostu poskłada. I może być grubo. Powiem wam z mojego doświadczenia, że ja raz zrobiłem taki eksperyment i przyszła gotowość, żeby uwolnić ze mnie całą nagromadzoną we mnie energię złości. I zrobiłem sobie taką afirmację, też zainspirowany troszeczkę Hawkinsem, chociaż on tam tego nie pisze, ale wiecie, pewne słowa czasem zebrane do kupy, pewne impulsy, pewne rzeczy od ludzi, których spotykamy, sprawiają, że nagle myślisz sobie: kurczę, a może spróbuję. I zrobiłem sobie taką afirmację, która okazała się być taką laską dynamitu.
Pamiętam, że siedziałem w saunie i po prostu musiałem wyskoczyć z tej sauny i po prostu zwymiotowałem. To było tak, że tego samego dnia poczułem, że muszę zrobić sobie 24-godzinną głodówkę, żeby dokończyć proces oczyszczania mojego ciała, bo poczułem, że okej, zostało coś, mówiąc nieelegancko, wyżegane, tak? Energetycznie i fizycznie, ale że muszę doczyścić procesu, dokończyć proces oczyszczania. I to było tak intensywne wrażenie, to było tak nieprawdopodobnie intensywne wrażenie, jakbym był ciężko czymś zatruty, bo de facto byłem. Moją zablokowaną emocją złości. Moją, mojego ojca, mojej matki, mojego rodzeństwa, tego, co to robią do nas media. To jest jedna z najniżej wibracyjnych emocji i my je dostajemy. I pytanie, czy chcemy żyć w tej emocji, czy jeżeli ktoś wam zajeżdża drogę na ulicy, czy chcecie mu posłać parę, wiecie, mięsistych zwrotów i pokazać środkowy palec, czy zaskoczyć swoją podświadomość i powiedzieć z miłością, wybaczam, nie przejmuj się, że zajechałeś mi drogę, jedź ostrożnie i dowieź swoje dzieci tam, gdzie potrzebujesz. Tak to działa. Tak jest, czyli nie polecamy tego, aby uwalniać wszystkie emocje równocześnie, bo do niczego dobrego, słuchajcie, to nie prowadzi. Ja też raz próbowałem i to, czego doświadczyłem w nocy tych wszystkich koszmarów, parunastu, no nie polecam i drugi raz nie chciałbym przejść przez to samo. Dlatego mówię kategorycznie nie. Ale dobrze, Przemku, gdzie ciebie można spotkać? Gdzie pracujesz? Jakby ktoś chciał z tobą pracować, jak się do ciebie dostać? Słuchajcie, znajdziecie mnie na moim profilu na Facebooku, znajdziecie mnie przez Messengera. Jeżeli chcecie, to możemy gdzieś tutaj też spróbować, na przykład pod tym filmem udostępnić numer telefonu, jak już ten materiał pojawi się na stronie Grzegorza. I zapraszam do kontaktu. Zapraszam również, wiecie, ja jestem belfrem, w związku z tym ja staram się, żeby każdy, kto trafi do mnie, wyszedł z takim jakby zbiorem narzędzi, które sprawią, że nie będzie musiał z każdym drobnym case'em do mnie dzwonić. Bo jednak praca terapeuty wymaga tego, że poświęcasz czas i musisz mieć na to jakieś środki, żeby za tą sesję zapłacić. A naprawdę jest cała masa takich rzeczy po przeczytaniu wspomnianej książki Kod Emocji, że będziecie w stanie pracować sami ze sobą. I do mnie zwrócicie się wtedy, kiedy naprawdę powiecie: słuchaj, ja sobie z tym nie radzę, ty masz więcej doświadczenia, masz więcej narzędzi, popracujmy. Ale po przeczytaniu tej książki będziecie w stanie całą masę zrobić sami ze sobą. A jeżeli poprosicie o sesję, to ją po prostu zorganizujemy i to będzie dla tych, którzy mają do mnie bliżej, sesja w gabinecie w Warszawie, właściwie w Piasecznej Podwarszawskim, gdzie póki co urzęduję. Albo będzie to sesja proxy typu online, jeżeli wyrazicie na nią zgodę i wtedy możemy pracować z dowolnego miejsca na świecie. Odległość, czas nie ma żadnego znaczenia, bo to wszystko i tak dzieje się tu i teraz. Dokładnie, my też pracowaliśmy z Przemkiem już 2 razy, też na odległość. Mój tata pracował z tego, co wiem, chyba 4 razy. Dodatkowo pracowało mnóstwo moich znajomych, 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 którzy tudzież innych jeszcze ludzi i z tego, co wiem, każdy był zadowolony. Każdy sobie, Przemku, chwali sesję z tobą i ja uważam, jeszcze raz powtórzę, jesteś mistrzem i geniuszem w tym, co robisz. Bardzo dziękuję, Grzegorz, za ciepłe słowa. Chciałbym jeszcze Wam powiedzieć, że po kilku doświadczeniach, które były bardzo intensywne, jeśli chodzi o energie ofensywne, pomimo tego, że absolutnie ich nie szukamy i nie wchodzimy w te przestrzenie, ale jednak chcąc pomagać ludziom, prędzej czy później się z nimi spotykamy, wprowadziłem również taką zasadę, że wszystkich zawczasu sesją proszę o wysłanie zawczasu, najpóźniej na dzień przed sesją zdjęcia do mnie. Ja zaczynam taki dzień zawsze medytacją, staram się spojrzeć na to zdjęcie i powiedzieć, czy ja dzisiaj mogę z Tobą bezpiecznie pracować. Bo ta sesja ma być dla Was beneficial, ma być wartością, nie tylko żeby Wam ulżyć, ale skoro już wydajecie na nią pieniądze, to żeby to nie było, wiecie, wyrzucenie pieniędzy w gwizdek, a ma być bezpieczna dla każdej ze stron, i dla mnie, i dla Was. W związku z tym ja zadaję pytanie, czy dzisiaj bezpiecznie mogę z Tobą pracować? Czy mój poziom energii jest na tyle wysoki, że mogę stanowić dla Ciebie wartość? Jeżeli to przychodzi, to działamy. Natomiast jeżeli jest jakakolwiek sytuacja, że myślę sobie, kurczę, dzisiaj to byłoby nie w porządku pracować z tą osobą, to wybaczcie, ale wtedy ja z miłością mówię, proszę o anulowanie tej sesji, dostaję Ci pierwszy wolny termin na CITO, bo to by było nieuczciwe. Dokładnie. Dobra, słuchaj, bo z tego, co opowiadasz, z tego, co ja tutaj widzę, jesteś mega pozytywną osobą, mega radosnym człowiekiem. Jakie jest twoje największe marzenie? Moje największe marzenie, wiesz co, przez wiele lat myślałem, że w ogóle nie mam marzeń. I zawsze cieszyłem się z tego, co życie mi przynosiło. Zawsze cieszyłem się z tymi wszystkimi darami, które otrzymywałem na każdym kroku.
Cieszyłem się z kolejnych wyzwań, które życie przede mną kładło, bo nawet jeżeli robiłem coś nowego i myślałem sobie, kurde, czy ja powinienem, nigdy nie próbowałem. A potem myślę sobie, a co masz do stracenia? Moje marzenie, żeby pojawiało się jeszcze więcej wspaniałych ludzi wokół, ale to już się dzieje. Żeby pojawiało się jeszcze więcej obfitości, ale to już się dzieje. Bo obfitość w każdym aspekcie, w kwestii wiedzy, którą uwielbiam kolekcjonować, którą pomnażam i której cały czas szukam, to też jest wartość. Nie tylko pieniądze, a pieniądze są wspaniałą energią wymiany, która pozwala mi się rozwijać i wnosić wartość w życie moje, moich bliskich i innych ludzi. Pomagać, dzielić się, płacić dziesięcinę i tak dalej. W związku z tym życzyłbym sobie, aby to nadal trwało i to jest moje marzenie, ale to już się dzieje. Chciałbym rzeczywiście dalej trwać w tym procesie, o którym mówią najwięksi mistrzowie, że wystarczy 5% populacji Ziemi, żeby zmienić jej oblicze. I wierzę, że ci, którzy są gotowi, żeby się obudzić, obudzą się i że razem to zrobimy. Bo atraktorowe pole naszych serc jest tak nieprawdopodobną siłą i mocą, nie siłą, mocą, że jeżeli się kiedyś umówimy, że o tej godzinie wszyscy wchodzimy w stan medytacji, i wysyłamy po prostu petardy miłości, która ma otulić całą planetę, i uda nam się zebrać grupę 3% populacji, to zmienimy oblicze tego świata. I to się po prostu dzieje. Świat się zmienia na naszych oczach. Ci, którzy obserwują wybuchy fal Schumana, ten nazywany potocznie poetyckim językiem puls naszej planety Ziemi, widzą, że jesteśmy w procesie zmiany, w procesie transformacji. Że to, co kiedyś było tylko delikatnymi westchnieniami, dzisiaj dochodzi do 40 GHz, z tego co pamiętam. Kilka razy wyszło poza skalę, więc jak się czujecie źle, to nie jest to, że musicie sobie walnąć 17 espresso albo że biomet. Nie biomet, po prostu coś się dzieje. My jesteśmy częścią wszechświata. W każdej naszej komórce zapisana jest informacja o całym wszechświecie. Jesteśmy pierwiastem boskim, jesteśmy bogami, tak jak powiedział Grzegorz, wszyscy jesteśmy geniuszami. I najwyższy czas, i to również jest moje marzenie, żeby ludzkość uwolniła swój potencjał w kwestii tego drzemiącego w nas geniuszu. Pięknie, to się już zadziewa, Przemku, to się będzie działo, będzie się rozkręcało coraz szybciej i myślę, że wcześniej czy później osiągniemy to, o czym mówisz. No i tego jak najbardziej życzę Tobie, życzę nam wszystkim. A na dzień dzisiejszy będziemy już kończyć. Bardzo Ci, kochany, dziękuję za rozmowę, za to, że podzieliłeś się z nami swoim doświadczeniem. Myślę, że wniosłeś tutaj niesamowitą wartość do życia, na pewno mojego, do życia innych ludzi i tak samo tutaj zainspirowałeś wiele osób. Dziękuję Ci również za to, że uwolniliśmy część moich emocji. To było dla mnie niesamowitym doświadczeniem i przeżyciem. No i życzę Ci, kochany, wszystkiego co najlepsze. Życzę Ci, abyś spełnił swoje wszystkie marzenia, nie tylko to największe, o którym mówiłeś przed chwilą, także te mniejsze. No i żebyś szedł przez życie, czerpał z niego garściami i osiągnął wszystko, czego sobie tylko pragniesz, bo jesteś niesamowitym człowiekiem, jesteś wyjątkowy i tego się trzymaj. Dziękuję Ci bardzo, kochany. Bardzo dziękuję, kochani, za wasz czas, za to, że ten przydługi materiał wylądował gdzieś na waszym biurku. Tak jak mówią nasi mistrzowie, z aloha, z miłością mówię wam do widzenia. I jeszcze tak jak mówił wspaniały uzdrowiciel hawajski Yulen, opisany w genialnej książce, którą na pewno znacie, czyli Zero Ograniczeń doktora Vitale, pokój od ja. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. Życzę wszystkim pięknego dnia. Trzymajcie się, kochani. Pa. Dziękuję.